Nazywam się Mirosława Krocz. Mieszkam na naszym osiedlu od 30 lat i znam jego potrzeby. Wiem, że od nas mieszkańców zależy los wielu miejsc, decyzji i lokalnych wydarzeń. Dziś możemy wspólnie wziąć odpowiedzialność za rozwój naszego osiedla i za rozwiązanie jego problemów. Konieczna jest poprawa bezpieczeństwa. Remont ulic Sędzickiego, Skarszewskiej, Świętopełka, Małej Dworcowej, zatoczka dla autobusów i parking dla rodziców przy szkole numer 3. Potrzebna jest nowoczesna szkoła, a w niej budowa sali sportowej, nowe sale lekcyjne dostosowane do potrzeb uczniów, nauczycieli i rodziców. Teren osiedla musi zmienić swoje oblicze. Okolica Jeziora Kaplicznego powinna stać się przyjaznym miejscem do zabawy i rekreacji. Potrzebny jest plac zabaw dla dzieci i ławki dla rodziców oraz seniorów, imprezy rekreacyjno-sportowe dla mieszkańców naszego osiedla, czysta woda w jeziorze, nowe oblicze parku i pomnika Franciszka Sędzickiego, remont dworca kolejowego. Kandyduję do Rady Miasta, ponieważ mam wiedzę i doświadczenie, które przy Państwa pomocy potrafię wykorzystać w pracy na rzecz naszego osiedla. Proszę o głosowanie w wyborach uzupełniających do Rady Miasta 15 marca.